Witam bardzo ciepło, z tej strony Karolek95. Cieszę się, że znowu gościcie u mnie na kanale. Życzę miłej zabawy. Weźcie sobie popcorn, kolę, ewentualnie paluszki, co tam jeszcze. Nie wiem, w familiadzie mówili, że słonecznika nie lubicie, cokolwiek lubicie. Weźcie teraz ze sobą i zapraszam was na odcinek, w którym no troszeczkę się skupimy i mam nadzieję, że troszeczkę pieniędzy wygramy. Także ten poważniejszy Karolek dzisiaj zawitał na kanał. Dzień dobry, guten Abend. Znowu po niemiecku, po co? Milionerzy, wpisz swoje imię, oczywiście. My name is Karol. Czemu po angielsku? Po prostu moje imię to Karol. Start, zacznijmy. Hubert, o Jezu, Hubert. Hubert, czemu ty? Hubert, halo. Czemu głośno tak jesteś, żeż ty? Milionerzy. To nie jest Karol Urbański, ale zapraszam na film. 15 pytań do miliona, suma gwarantowana, no, nawet 3 są. Telefon do przyjaciela, pytanie do publiczności pół na pół. Witamy Karola, dzięki Hubert, zawsze chciałem z tobą zagrać. No i pierwsze pytanie, z tego co słyszałem, pierwsze te pytania, które prowadzą do 1000 zł są bardzo łatwe i praktycznie nie ma możliwości pomylenia się. Ars Amandi oznacza sztukę. Pierwsze te pytania, które prowadzą do 1000 zł są bardzo łatwe. Ars Amandi, bardzo łatwe. Amant to mi się kojarzy z osobą, która podrywa kogoś, czyli przyjaźń albo kochanie. Może zaznaczmy kochanie. Bardzo dobrze, takim logicznym trybem iścia, dedukcji poradziliśmy sobie, kto był twórcą teorii ewolucji. No, słuchajcie, jeżeli... Ja wiem, że ja robię z siebie czasami idiotę w internecie, ale nie znać odpowiedzi na tak podstawowe pytania, które faktycznie są nie tylko w gimnazjum, ale też... No, raczej w gimnazjum się uczyło teorii ewolucji, chociaż w podstawówce może się to pojawia. Teraz już nie będzie gimnazjum, będzie tylko szkoła tam iluśletnia. Ale to chyba dobrze, nie wiem co myślicie, możecie napisać. W każdym razie oczywiście był to pan Darwin. I to nie jest trudna odpowiedź i to nie jest trudne pytanie przede wszystkim, bo odpowiedzi nie ma trudnych odpowiedzi, są tylko trudne pytania. To też dla mnie takie oczywiste. Pepik to potoczne określenie Czecha, oczywiście Pepiczki. Ja teraz na chwilę obecną nie powiem wam gdzie mieszkam, ale jest to bardzo blisko granicy. W każdym razie jest to Czech, też prosta odpowiedź. Do 1000 idziemy jak burza, prawda? No żeby nie było huraganu Katrina po drodze, może coś się wydarzy, mam nadzieję, że nie. Którą wodą po kisielu jest nasz daleki znajomy? Jak się mówi, 7. wodą po kisielu chyba, nie? 18. wodą po kisielu to jest... Aż się kisielem mi odbiło, nie, to jest zdecydowanie za duża liczba. 10. wodą po kisielu, ani to nie brzmi, po prostu to nie brzmi, więc 100. wodą po kisielu, może gdzieś na Kaszubach się tak mówi, ale 7. wodą po kisielu, tak bardzo mi się kojarzy, więc Hubert, mam nadzieję, że to jest dobra odpowiedź. 10. wodą po kisielu? Naprawdę 10. wodą po... To nawet nie brzmi. Chryste, pan, dobrze, zagrajmy jeszcze raz na pełnym skupieniu. Pierwszy raz słyszę, że w ogóle coś takiego miało miejsce. Ale trudno, dobrze, biorę to jak najbardziej na siebie. W przysłowiach nie jestem dobry. Może jestem dobry, ale nie w tym. No u mnie, z tego co wiem, mówiło się 7. woda po kisielu. Nawet była taka odpowiedź, więc nie wiem czemu, skąd się wzięła tutaj 10. No problem, nie roztrząsujemy tego, nie roztrząsamy, przepraszam. I jedziemy, milionerzy, znowu to samo, tyle pytań do miliona, tyle tego, rymcym cymcym, pytanie do... To była taka rozgrzewka, moi drodzy, przygotujcie się. Teraz niech ten popcorn i cały słonecznik pójdzie w ruch. Pierwsze pytanie, no to trybem logicznym poszedłem tak dobrze, a wpadłem na takim pytanie, masakra. O długim, wieloodcinkowym serialu mawia się... Tasiemiec, prawdopodobnie, nie wiem, rzadko oglądam seriale ostatnio, bo mam mało czasu, no ale dobra odpowiedź, na szczęście nie wyszedłem na idiotę, mam nadzieję, że nie wyjdę. Jan Kochanowski mistrzowsko posługiwał się jaką formą literacką? Oczywiście były to fraszki, fraszka i o jego córce, prawda? Wszystko możecie znać z języka polskiego, powinniście przynajmniej, no ja zdałem język polski na ustny, zdałem na 98%, to chyba dobrze, no. Robić coś, co jest niemożliwe do wykonania, to porywać się z motyką, moi drodzy, na słońce. I jeżeli gdzieś również na Kaszubach albo nad morzem mówi się na przykład na Jowisza, no to by było głupie. Na szczęście nie ma takiej odpowiedzi, ale są inne. Na Marsa, na Ziemię i na chłopa. Porywać się z motyką na chłopa. No, na wsiach, gdzieś w okolicach Nowej Wsi Małej. To też suche było, przepraszam. To może i takie przysłowie gdzieś tam się pojawia. Gdzieś w rodzinie się go te przysłowie oczywiście stosuje, natomiast oczywiście na słońce. To powinna być prawidłowa odpowiedź. No i ja niby waham się, bo to może być podchwytliwe. No nie jest to podchwytliwe, na szczęście. Naprawdę u was się mówi 10. woda po kisielu? Ciągle o tym myślę. To jest dla mnie niepoważne. Pierwszy polski żaglowiec szkoleniowy to, o mój Boże, Dar Młodzieży może, Zawisze Czarne raczej nie, Dar Przemyśla, nie wydaje mi się, Dar Młodzieży, żaglowiec to był Dar Pomorza zaznaczę. No trafiłem, na szczęście pojechałem jeszcze bez różnych prób. Kiedyś jak byłem mały to jeździłem, prawdopodobnie to był Sopot, jeździłem z tatą i z mamą oglądać statki. Piękna sprawa, nie wchodziło się do tych statków gdzieś chyba do... Chociaż nie, na pokłady ich się wchodziło, natomiast do gdzieś tam w kadłub, pod spodem, pod, nie wiem jak się nazywa, to miejsce pod pokładem, pod pokładzie statku, tam niestety nie można było wchodzić. No, Dyzio, Zyzio i Hizior dla Kaczora Donalda to siostrzeńcy chyba, tak? No tak. Mamy 1000 gwarancji. gwarantowane. 10. woda po kisielu, 1000 wód po kisielu i 1000 zł. Prawda się u was mówi 10. woda po kisielu? Nie przeżyję tego, dobra. 7. woda po kisielu się mówi. Ale dobra, rzymski okręt żaglowo-wiosłowy wyposażony w taran to... Ulala, ale się zaczęło. Ja tak mówiłem o statkach, że lubiłem jeździć, ale szczerze mówiąc nie mam pojęcia. Z historii też nie jestem zły jakiś, natomiast tutaj mamy oczywiście do czynienia z rzymskim okrętem żaglowo-wiosłowym. Co miały rzymskie okręty żaglowo-wiosłowe? Z tego co wiem, no to ten miał na pewno taran. Galery raczej nie. Galera to jest duży statek, fregata też jest duży statek raczej. Tylko żaglowo-wiosłowy to musiał być statek, którym poruszali się też ludzie. Czyli miał oczywiście żagle na samej górze, ale pod spodem znajdowały się osoby, które poruszały wiosłami, więc galerę, tiera raczej nie, tiera nie mam pojęcia co to jest i liburna tak samo, tych statków nie znam. Grałem kiedyś w taką grę jak Piraci Nowego Świata, Tortuga i tam się zdobywało statki, stąd mam jakieś tam pojęcie o rozmiarach, natomiast nie wiem, chyba zapytam publiczność, no szkoda na takim pytaniu pytać publiczność, to jest jeszcze wcześnie, ale zaryzykuję, chyba odpowiedź A bym zaznaczył, A albo D. No i tutaj, no jakbym wziął 50/50, to zostałaby albo galera, albo fregata, więc miałbym problem i mógłbym zaznaczyć złą odpowiedź, jeżeli publiczność mówi, że to jest fregata, no to trudno, no to... No i publiczność zrobiła mnie w ciula, tak? Publiczność też nie wiedziała, że odpowiedź D jest odpowiedzią prawidłową. Ciężkie to jest tym bardziej, że nawet publiczność nie potrafiła nam pomóc. Dobra, jeszcze raz, ostatni raz podejście do milionerów. Miejmy nadzieję, że pierwsze udane, chociaż milion wygrać tak za pierwszym razem w milionerach byłoby ciężko. No, ale zobaczymy. Dobra, Hubert jeszcze raz, spotykamy się po raz trzeci w ciągu 7 minut, także no szczerze mówiąc nie wiem, czy jesteś zadowolony z tego, czy nie, ale no jestem uparty i uparcie dążę do celu, więc zacznijmy grę. Pytanie pierwsze, panie Hubert, proszę uprzejmie, ile jest kół w olimpijskim znaku? No nie jest to Audi, pani 4 kółek, ale 5 jest. No to trudno jakieś nie jest. Lubię olimpiadę oglądać zresztą. Ogień olimpijski jest spoko. Co mam do powiedzenia na ten temat? Jakiego drewna używa się do nadania zapachu wnętrzom szaf? O mój Boże. Czemu dostaję takie pytania? Naprawdę? No nie wiem, dąb raczej nie. Osika, cyprys. Może cyprys, bo chyba najtańsze. Chociaż... Nie jestem pewien, panie Hubercie. Sosna nie, sosną środki nie pachną. Nie będę korzystał z kół na razie. Osika, dąb, cyprys. Dobrze, może dąb. No i cyprys, miałem zaznaczony to. Cholera, idź za głosem serca, Karol. Dobrze, 4. i ostatnia próba na dzisiaj. Mam nadzieję, że udana. Już dostaję padaki. To są trudne pytania. Nie wiem, czy na co dzień wasi ojcowie czy matki są stolarzami i wiecie, że jest 10. woda po kisielu? Hubert, bo tracę nerwy do ciebie. Kurde, ci milionerzy są naprawdę ciężcy. Który z systemów z rodziny Windows jest najnowszy? Najnowszy. Nie, 3.11 to ja grałem na 3.11. Mogłem do niego wchodzić bezpośrednio zamiast DOSa. 9.5, no chyba XP. Me? Nie wiem, co to jest w ogóle za Windows. Nie słyszałem nawet o nich. Dziw jestem po technikum informatycznym, więc no, tak bywa. MP3 to rozszerzenie charakterystyczne dla plików muzycznych. Tutaj też nie będę jakoś kombinował. Wykonywalnych to nie, graficznych to raczej PNG, JPG, XCF ewentualnie, jeśli chodzi o zapis z wszystkimi warstwami. Tekstowych to też raczej TXT, jakieś pliki, czy różne z Worda, doc. Ale się rozgadałem, informatyk typowy, ha, ha, ha. No dobrze, no to załadujmy tę odpowiedź. Muzycznych oczywiście, 200 zł. Mamy to. Na razie pierwsze 2 pytania porównywalne do tego. Celibat to obowiązek księży, chociaż z tego co wiem, księża coraz częściej, intensywniej rozmawiałem na wszystkich swoich takich, powiedziałbym, księżych soborach, no wiecie, takich spotkaniach o tym, żeby zrezygnować z celibatu, chociaż dla mnie to też jest głupota i z tego co wiem, lepiej nie wypowiadać się na te tematy, bo zaraz ktoś przygargamelizuje i powie coś głupiego, więc tak, oczywiście jest to obowiązek księży, księża muszą żyć w celibacie, no i dobrze, jedziemy dalej. Pytanie za 300 zł. Głowa rodziny Kiepskich ma na imię Ferdynand oczywiście, Alkus, pijak, Ferdynand, zakała rodziny, nie jest to zakała rodziny, bo pan Grabowski, raz zdarzyło się nawet, że zadzwonił do miejsca, w którym pracowała moja narzeczona, natomiast miły człowiek akurat był w teatrze, w każdym razie Ferdek Kiepski, jeszcze mamy oczywiście Waldka, Halinkę i Rozalkę, ale nie, jest to Ferdynand, no i mocny full, prawda, alkoholowy mocny full, pytanie za 500 zł, tutaj mamy pytanie, gdzie Harry Potter zgłębiał tajniki magii? W Mordorze, w Rivii, Os, no czarnoksiężnik z krainy Hogwart, oczywiście jest to Hogwart, sam Harry był z Gryffindoru, prawda, no a my mamy 1000 zł, 10. woda po kisielu zrobiona po raz kolejny, chyba nie było trudne, no w porównaniu do poprzednich pytań, Hubert, no teraz było łatwo, a wcześniej mnie zaginałeś. Ile co najmniej sprawnych hamulców musi posiadać każdy rower? Sprawnych hamulców? Mój Boże. Wydaje mi się, że 1. Nie wiem, czy chciałbym odpadać na takim etapie. No słuchajcie, rower bez hamulców musi posiadać każdy rower. Nie wiem, kto to sprawdza, to jest najgorsze. No nie wiem, wydaje mi się, że 1, że chociaż, nie wiem, naprzód albo na tył powinien mieć... Wydaje mi się, że co najmniej, czyli 1 zaznaczę. To dobrze. Dobrze, za dużo się waham. Za bardzo szukam takiego podchwytliwego pytania do mnie. Żywoty świętych to semiotyka, synestezja. Synestezja kojarzy mi się z jakimś procesem chemicznym, więc to raczej nie. Gesta. Mój Boże, mój gest wskazuje na to, że nie wiem. Hagiografia, wydaje mi się, że to będzie to. Semiotyka, semiotyka albo hagiografia. Nie wiem też, czym zajmuje się semiotyka. Nie chcę tutaj za bardzo brać podpowiedzi. Jeżeli wezmę 50/50, zostanie prawdopodobnie hagiografia albo semiotyka, więc tutaj nie będę tego robił. Telefon do przyjaciela. Może telefon do przyjaciela. Połączenie. Okej. I wydaje mi się, że hagiografia. Świetnie sobie radzi, bla, bla, bla. Przeczyta pytanie, zacznie czytać. No i dobrze, jestem. Czas start. No i co tam ciekawego? Żywoty świętych to hagiografia, gesta, semiotyka, synestezja. No dawaj mi tu odpowiedź. Proszę cię, wiesz, no przecież to jest prosto, stary. Halo? Halo, jestem pewien na 100%, że hagiografia. No i widzicie, czasem jest tak, że lepiej zaufać sobie. No to co, podziękujmy mu, zaznaczmy po prostu hagiografię. No tak, nie wiem, troszeczkę boję się chyba zaznaczać tych odpowiedzi. Może powinienem pójść bardziej właśnie za głosem serducha i to zaznaczyć. Choroba Hashimoto jest związana. No i to teraz się zaczyna, tak? Hashimoto. Pierwsze słyszę, że choroba Hashimoto. Wszystko, co japońskie, kojarzy mi się z chorobami popromiennymi, jakieś właśnie hiroshimowe rzeczy, więc autoalergia raczej nie. Niedotlenienie. Wątpię. Niedokrwistość, być może, zatrucie raczej, ja bym postawił na niedokrwistość, ale zapytam publiczność. No, milionerzy są naprawdę ciężcy, moi drodzy. Na tym etapie już stawiłbym odpowiedź D. Czy miałbym rację? No nie miałbym racji. Jest to autoalergia. Choroba Hashimoto. Jestem alergikiem, a nigdy o czymś takim nie słyszałem. No, ale milionerzy uczą. Choroba Hashimoto związana jest z autoalergią. Dobrze, dojdźmy chociaż do pułapu 10. pytania. Ile cyfr zabiera obecnie numer rejestracyjny samochodów w Polsce? Białe tablice. Ile cyfr zabiera obecnie numer rejestracyjny samochodów w Polsce? Na przykład ja miałem kiedyś taką rejestrację SGL L555. SGL L555, czyli 7. A ile obecnie zawiera? Chryste panie. Czy to jest podchwytliwe pytanie? Może weźmy pół na pół. Co zostanie? 5 i 6? Będę musiał wybierać? Dobrze, 5. Mniejsze zło. Dobrze, na szczęście. Nie mam pojęcia, o co mogło chodzić. Numery... Dobra, idźmy dalej po prostu. Nie będę już w to wnikał. Który malarz szczególnie często malował konie? Boże, naprawdę trafiają się ciężkie pytania. Czy wy też uważacie, że trafiają mi się ciężkie pytania? Wydaje mi się, że tak. No, chociaż chciałbym ten próg, te 32 000 wygrać. Który malarz szczególnie często malował konie? Van Gogh to są raczej taka abstrakcja. To są takie jakieś też kwiaty, ale takie miasta kojarzą mi się z takimi pociągnięciami grubymi pędzla. Rubens malował grube kobiety, bo wtedy były popularne. Może nie tyle co popularne, ale... Troszkę tak, troszkę w modzie i w takim sposobie życia też z różnymi innymi osobami były grube kobiety. Kosak, wydaje mi się, że Kosak to jest w ogóle, no, polski malarz, natomiast, tak mi się wydaje, że to jest polski malarz, bo tak słyszałem, natomiast czy on malował konie? Bardzo ciężko powiedzieć. To Hagal, pojedźmy w Hagala, Kosak, kurwa, wiedziałem, że Kosak, no wiedziałem, że Kosak mnie załatwił i wygrałem 1000 zł. Moi drodzy, no nic, jak pewnie widzieliście, pytania... Może wy tak nie uważacie, dla mnie były naprawdę ciężkie. Były trudne pytania, choroba Hashimoto. Co malował Kosak, czy to były konie? No nic, nie udało się dojść do 10. pytania. Ale może, nie wiem, następnym razem, kiedy gdzieś tam będę grał w milionerów, a na pewno zrobię jeszcze jedno podejście. No bo chciałbym, chociaż ten 32 000, no zawsze trzeba dążyć, prawda, do miliona. Więc to jest mój czek, który na pewno sobie wydrukuję i powieszę na ścianę, jak moja drukarka zacznie ze mną współpracować, bo na chwilę obecną nie współpracuje. W każdym razie, dzięki serdecznie za oglądanie. Jeżeli chcecie więcej odcinków z milionerów, bądź też z innych teleturniejów, dajcie mi wszystką łapeczkę, 20 000 łapeczek i pojawia się kolejny teleturniej na moim kanale. No nic, tylko czekajcie, zobaczymy, jak mi pójdzie. Jest 65 stopni na dworze. Ja się pocę jak mała locha, także mam nadzieję, że zostawicie tę mi wszystką łapeczkę, bo jest ciężko. Lecę się przewietrzyć gdzieś. Na pewno wychodzę z tego pokoju, bo się otruję normalnie. Na razie mi jeszcze łokieć.